Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie nieco porozmawiamy sobie o Elite Dangerous. Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum z przyszłości. Taką kwestią wyjaśnienia a propos tego materiału, został on jakby nagrany przed tym, jak tak naprawdę Frontier zapowiedziało nowy patch Beyond pod koniec tego miesiąca. Aczkolwiek nadal wiele rzeczy uważam z tego materiału jako za bardzo aktualne, więc to będzie taki materiał, gdzie troszeczkę sobie pogadam o mojej perspektywie o Elite Dangerous jako wieloletni gracz. Więc wracamy do Quantuma z przeszłości i zobaczycie sobie odcinek, który był nagrany już po prostu jakiś czas temu. W pewnym sensie trochę mnie zainspirowało do zrobienia tego filmiku to, że w tym momencie jakby w świecie Elite Dangerous nie dzieje się tak naprawdę za wiele. Jakieś tam patche się pojawiły, kilka nowych rzeczy, które tak naprawdę w poprzednich odcinkach gdzieś tam sobie omówiliśmy. Te rzeczy się pojawiły, ale poza tym jakoś tak trochę tutaj czegoś brakuje w tym świecie Elite Dangerous. Więc dzisiaj nieco tak chciałem porozmawiać ogólnie o całej tej grze, jako ja, czyli wieloletni gracz po prostu w ten konkretny tytuł. Chciałem wam trochę pokazać, jak ten tytuł się rozwinął, co mniej więcej twórcy zmienili i czego jakby oczekujemy w przyszłości. Więc zacznijmy sobie może od początku i od razu wspomnę, że ten materiał może być trochę długi, więc jeżeli będzie on miał powiedzmy pół godziny, to się nie zdziwcie. W każdym razie, zacznijmy sobie od tego, że ja do elitki dołączyłem sobie w fazie bety. Mianowicie, na początku chyba były takie trzy fazy, kiedy ta gra jeszcze była gdzieś tam na Kickstarterze i jeszcze zbierała pieniądze. Pierwsza faza to była Premium Alpha, albo po prostu Alpha, gdzie ludzie mieli okazję zobaczyć taki bardzo podstawowy szkic tego, jak Elite Dangerous ma wyglądać. No i tam powiedzmy twórcy sobie, a raczej gracze zapłacili kupę kasy za dostęp do tej alfy, bo tam też było to zrobione tak dziwnie, że najwięcej się płaciło za najwcześniejsze etapy gry, a później było coraz taniej. Tak naprawdę ci, co kupili alfę i premium betę, to mają wszystkie dodatki przykładowo jeszcze dzisiaj za darmo, więc ci gracze, którzy grają już naprawdę od dawna, mają wszystkie dodatki za darmo, nawet tam ci ludzie z premium alfy i bety mają nieco niższe ubezpieczenie. No i ja jakby dołączyłem w tej trzeciej fazie, czyli takiej bety, gdzie też jakby miałem dostęp do tej wczesnej wersji Elite Dangerous, też mam nieco niższe ubezpieczenie niż wszyscy gracze w świecie elitki, więc to jest akurat fajne, no ale powiedzmy to jest ten trzeci stopień, czyli najtańsze ubezpieczenie mają zawsze ci z alfy, potem ci z premium bety, no i z bety tak jak ja, a wszyscy inni już to ubezpieczenie mają inne, więc to był taki fajny bonus. To raz, dodatkowo miałem dostęp do każdej zamkniętej bety w Elite Dangerous, do tej pory mam zresztą dostęp, to jest akurat naprawdę spoko sprawa. Ale poza tym nie miałem już na przykład wszystkich dodatków normalnie w cenie, czyli po prostu wszystkie dodatki muszę sobie kupić sam. No ale pomijając już ten aspekt, jak to mniej więcej wyglądało. Pamiętam jak dziś, jak wyglądała pierwsza wersja elitki. Tak naprawdę były jakieś tam podstawowe misje, kosmos był mocno ograniczony, bo tak naprawdę mieliśmy jakąś tam zamkniętą bańkę paru systemów, po których można było sobie tam harcować. Konflikt zony, czy nawet resource extraction sites, te wszystkie jakby rzeczy też były ustawione na sztywno. Wszystkie stacje, wszystkie planety, ich wygląd, to było po prostu na początku na sztywno ustawione przez twórców. Dodatkowo same statki, też powiedzmy, już kilka tych statków w grze było, ale nadal, kiedy kupowaliśmy nowy statek, wszystkie jego parametry również były ustawione na sztywno. Więc to był pierwszy taki szkic tak naprawdę elitki. No ale biorąc pod uwagę to, że w tamtym czasie elitka wydawała się najbardziej kompletną grą z typu Space Sim, naprawdę ten tytuł mnie wciągnął. A tak naprawdę moja przygoda zaczęła się gdzieś tam od Star Citizena. Więc usłyszałem o Star Citizenie, co Chris Roberts tam obiecywał, no i ja też jakby dałem temu projektowi trochę swojej kasy, kupiłem sobie jakieś tam takie pierwsze statki, mieliśmy moduł garażu, gdzie tam po prostu te statki można sobie obejrzeć, potem tryb lotu i teraz jakby już nawet część otwartego świata. Ale nadal jednak jakoś ten Star Citizen poruszał się tak powoli i zwykle działał tak beznadziejnie, że nigdy nie chciało mi się w tego Star Citizena tak naprawdę dłużej pograć. Za to elitka też nie miała powiedzmy niesamowicie wiele elementów, ale przynajmniej ta gra naprawdę dobrze chodziła pod względem takim technicznym. Naprawdę dało się płynnie grać w elitkę i to było świetne. To mnie też wciągnęło na dłuższy czas. Więc kupiłem sobie nawet joystick do tej bety, żeby sobie w elitkę pograć.
No i tam powiedzmy jakieś zmiany w międzyczasie się działy, kilka razy resetowali oni kompletnie postęp, no i pojawił się taki moment, gdzie elitka odmieniła się dość diametralnie, czyli twórcy nieco tutaj zrobili lepszy interfejs, nawet sporo lepszy interfejs niż to, co było w becie. I mniej więcej jest to, co teraz jakby kojarzycie z tych ekranów bocznych w tej konkretnej wersji Elite Dangerous, która jest dziś, tak? Pojawiły się nowe ekrany boczne, generalnie ich wygląd po prostu się zmienił, został uporządkowany, nie ma takiego bałaganu jak to było wcześniej, wszystko jest takie bardziej ładne i przejrzyste. Również pojawiły się tam nowe interfejsy stacji, dodatkowo same nowe stacje się pojawiły. Wcześniej w Elitce mieliśmy tylko te wielkie, ogromne stacje, na których wszyscy mogą dokować, a teraz mamy te takie małe stacyjki, czy nie wiem jak to nazwać, takie małe osiedla, na których możemy sobie zadokować jakimś małym statkiem albo średnim statkiem najwięcej. Myślę, że wiecie o co chodzi. To takie małe stacyjki, gdzie tak naprawdę dużym statkiem nigdy nie wylądujemy, a czasami tak naprawdę przy tych stacjach jesteśmy tylko dlatego, że mamy jakąś misję, czy coś w tym stylu. Raczej jeżeli latacie korwetą, to już tych małych stacyjek nie widzicie za dużo. No ale to się pojawiło między innymi w grze. Pojawił się system w końcu ulepszania naszego statku. Czegoś, czego wcześniej nie było. Co jeszcze? Oczywiście mapa galaktyczna też sporo się ulepszyła. Misje w końcu miały jakiś sens. Niektóre rzeczy jak tak zwane te USS-y, czyli Unknown Signal Sources, one zaczęły się generować losowo. Niektóre strefy wojny też zaczęły generować się losowo, więc tutaj jakby punkt jest taki, że elitka bardzo mocno się zmieniła w trakcie tego jednego patcha. Naprawdę wręcz nie do poznania. I też był taki etap, gdzie twórcy spojrzeli na tą gierkę i powiedzieli, no chyba Elite Dangerous mniej więcej w tym stanie już nadaje się do tego, by tą grę wypuścić, więc kończymy ten etap zamkniętej bety i pora grę wypuszczać. Pojawiła się taka faza gamma, gdzie tak naprawdę twórcy powiedzieli, okej, ci co mieli dostęp do bety, alfy i oczywiście premium bety, macie teraz dostęp do pełnej wersji gry Elite Dangerous, wersji gamma. No i zobaczcie, czy z tą grą jest coś nie tak. Ale generalnie wasz postęp już nie będzie resetowany, czyli możecie grać już praktycznie normalnie w Elite Dangerous. I to jest ten etap, gdzie tak naprawdę w końcu mogłem zanurzyć się kompletnie w świat Elite Dangerous, gdzie wiedziałem, że kiedy coś zrobię w świecie gry, to nie zostanie to jakby zresetowane, tylko faktycznie przejdzie to gdzieś tam do następnego etapu. Więc to było naprawdę świetne. No i powiem wam, że w tą elitkę po prostu rąbałem ile wlezie. Naprawdę grałem we wszystkie mechaniki tej elitki tak naprawdę, tylko po to, żeby zdobywać coraz to lepsze statki i je ulepszać. To było naprawdę świetne. To był taki etap, gdzie ta elitka tak naprawdę podobała mi się absolutnie najbardziej, bo to był taki moment, gdzie wszystkie te statki sobie zbierałem, robiłem, przerabiałem, tak. To był ten moment, gdzie jakby ciężko było też zarobić na niektóre statki, no ale to był dla mnie właśnie urok tej konkretnej gierki. Pamiętam, że często też na początku można było znaleźć jakieś sposoby, by tą kasę szybko zarobić. Jak każdy początkujący gracz, gdzieś tam prędzej czy później prawdopodobnie lataliście statkiem Cobra. No i kiedyś to był tak dobry statek, że nadawał on się do walki nawet z Anakondą. Generalnie na przykład sama sztuczna inteligencja była wtedy masakrycznie głupia na samym początku, więc naprawdę Cobrą spokojnie dało się te anakondy rozwalać i robiłem misje co chwila po 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200 tysięcy i tego typu rzeczy. Oczywiście też grindowanie było rangi, na przykład w poprzednich patchach nie było czegoś takiego, że wiedzieliśmy ile tak naprawdę nam zostało do kolejnej rangi w Imperium czy w Federacji, po prostu te misje magicznie po jakimś czasie się pojawiały. Nie wiedzieliśmy, jaki jest pasek postępu. Więc sporo tam naprawdę było takich rzeczy, których w Elitce brakowało. Pojawiały się na przykład nowe statki, jak Orka, który miał być w teorii statkiem pasażerskim, ale nikt pasażerów w ogóle w niektórych patchach nie widział. Nie było inżynierów, nie było lądowania na planetach, nie było nowych wyglądów stacji, nie było nowych niektórych statków, które w tej chwili się pojawiają oczywiście w świecie Elitki. Czego jeszcze nie było? Galnetu nie było, nie było Powerplaya. Bardzo wielu elementów tej gry po prostu brakowało w wcześniejszych patchach. Ale i tak się dobrze bawiłem, to jest jakby punkt, tak? No i później oni zaczęli dodawać coraz więcej tych elementów. Ja oczywiście coraz więcej grałem w Elite Dangerous, bo ta gra mi się naprawdę strasznie podobała i praktycznie wydawało mi się, że się nią nie znudzę.
No ale pojawił się pewien taki etap, szczególnie teraz jak te patche nieco spowolniły, gdzie już mocno mi zaczynają doskwierać niektóre elementy tej gry, które tutaj twórcy robią. Przede wszystkim zauważyliśmy oczywiście wszyscy, że twórcy strasznie polegają na generatorach liczb losowych. Inżynierzy to były praktycznie RNG, tylko i wyłącznie był to RNG, ci inżynierzy. Co tam mieliśmy dalej? Chcieliśmy sobie nawet znaleźć coś do pohandlowania, tak? To praktycznie też to było losowe, jeżeli patrzyliśmy w środku gry. Tak naprawdę albo zarobimy bardzo dużo, albo bardzo niewiele, patrząc na narzędzia w grze. Już nie będę się tutaj jakby rozdrabniał, jakie te narzędzia w grze są. Jeżeli chcemy dobrze zarobić na przykład na handlu, to do tej pory trzeba patrzeć w jakieś bazy danych tak naprawdę zewnętrzne. Zbieranie materiałów, kiedy pojawiło się Horizons, też jakby zbieranie materiałów polegało nie na skillu, ale tak naprawdę na losowości. Nawet kiedyś planety nie miały oznaczone, co tak naprawdę do cholery na tych planetach jest. Więc lataliśmy jak ten debil po jakichś planetach, by tylko szukać jakichś konkretnych materiałów. Dodatkowo zbieranie materiałów było niesamowicie powolne. Był to po prostu proces, gdzie można było patrzeć, jak farba schnie naprawdę na naszym statku. Wcale nie żartuję. To było nudniejsze od naprawdę górnictwa w tamtym czasie. Co tam dalej? Twórcy popełnili masę innych błędów. Pamiętam, że był taki patch, gdzie oczywiście wprowadzili lepszą, ulepszoną sztuczną inteligencję, tylko tak maksymalnie zwalili sprawę, że na przykład boty miały niekiedy niedozwolone kombinacje broni, typu maszynowy plasma cannon, z którym czasami kompletnie wygrać nie szło, krótko mówiąc. Tam twórcy powiedzieli, że często to był po prostu błąd wizualny i tak często też było, bo jakby boty nie miały prawa mieć takiej kombinacji broni, ale i zdarzały się niestety te przykre przypadki, gdzie taka kombinacja broni faktycznie zadziałała i na przykład jakiś statek nawalał taką po prostu ilością plazma akceleratora, że nie dało się tego uniknąć. To była po prostu istna natychmiastowa śmierć. Pamiętam, że wiele razy mój statek na przykład ginął po prostu sam z siebie, nie wiedzieć dlaczego, po prostu nagle gdzieś tam ląduje i bum, mój statek wybuchł, albo na planecie próbuje startować, albo nie wiem, wypuścić mu SRV. No dobra, wypuściłem SRV, wpadł pod planetę. Zajebiście. To autodestrukcja SRV. I co? Statek mi nagle zginął z jakiegoś powodu. Wow, no zniszczyłem SRV, powinienem zespawnić się z powrotem w statku. Tymczasem cały statek zginął. I to były takie momenty, gdzie naprawdę zaczynałem dostrzegać wady Elite Dangerous. Błędy błędami, to już sobie pomińmy. Te błędy się zdarzają. I tak w tej chwili powiedziałbym, że twórcy, szczególnie po tym jednym wielkim fuck-upie, bardzo się starają, by przynajmniej te najgorsze bugi były wyeliminowane. I w przypadku tak ogromnego kolosa jak Elite Dangerous, na pewno będzie gdzieś ta linijka kodu, która będzie nie w porządku. To się nam prędzej czy później trafi. No, ale twórcy tutaj starają się coraz lepiej jakby wykrywać te błędy i oczywiście bardzo szybko je patchują. Więc to jest spoko. No ale chodzi mi o to, że im więcej gram w Elite Dangerous, tym więcej dostrzegam takich elementów, które tak naprawdę są bardzo monotonne. Coś, co na początku było w teorii fajne, tak? Bo cały czas miałem co robić, kupowałem nowe statki, tam sobie coś dziobałem, ale teraz jestem jakby w takim momencie gry, gdzie mnie stać już jest na wszystko. I w porównaniu do Zbigniewa Stonogi mogę strzępić swoje karty kredytowe na absolutnie wszystko. Tylko czasami szkoda kurna gadać po prostu, jak nie mam na co tej kasy wydawać. Szkoda strzępić ryja. Więc no mówię, są takie elementy po prostu tej gierki, gdzie już po prostu ja mam dość. Ile razy można robić handel, ile razy można to samo robić, by zdobyć jeden jakiś upgrade u inżyniera, ile razy można napierdzielać to samo w conflict zonach, ile razy można robić te misje, które i tak milion razy się powtarzają, ile razy też można robić samą eksplorację, która cały czas dosłownie wygląda tak samo. Ja na przykład latałem już na wycieczki eksploracyjne i o ile dały mi one bardzo dużo radości z tej gierki, to myślę, że w najbliższym czasie nie planuję żadnej wycieczki, poza być może w jedno miejsce, które chciałbym odwiedzić, takie najpiękniejsze miejsce w galaktyce, które kiedyś mi się udało znaleźć, ale w tej chwili szczerze powiem wam, że nie chce mi się robić jakiejś takiej większej wycieczki po kosmosie, bo po prostu i tak wiem, że to będzie na tej zasadzie, że będzie milion skoków w jedną, w drugą, w trzecią stronę i tak naprawdę większość tych systemów tak pominę, albo tylko powiedzmy tam kliknę jakieś sobie planetki dla kasy. Więc
strasznie czasami mnie denerwuje, jak mocno ta gra polega na losowaniu kostką. I tak niektóre elementy się już poprawiły, jak na przykład inżynierzy, tutaj to trzeba wspomnieć, ale i tak nadal niektóre elementy nadal polegają na losowaniu kostką, więc to mi się za bardzo nie podoba. Jest mało takich elementów, gdzie tak naprawdę można użyć takiego swojego skilla w Elite Dangerous. Brakuje mi takiej różnorodności czasami też w tej gierce. Niby mamy dużo rzeczy do roboty, niby możemy sobie przyjąć rolę, jaka nam się podoba, ale wszystko tak naprawdę gdzieś tam się łączy do tego samego. Albo idź kogoś utłuc, albo idź kogoś, nie wiem, tam uratuj, może przehandluj jakąś ilością materiałów, albo daj nam jakąś ilość materiałów. Więc te misje i tak się jakby gdzieś tam łączą z tymi rzeczami, które i tak już w Elite Dangerous robimy, typu handel, ponownie tutaj wspominam. Transport pasażerami to przypomina tak naprawdę transport materiałami, tylko ci pasażerowie bardziej narzekają niż niewolnicy, którzy są w naszym luku bagażowym. Przynajmniej niewolnicy siedzą cicho i nie narzekają, więc nie chce mi się wozić po prostu pasażerów nigdy w Elite Dangerous. Jedyny moment, gdzie tak naprawdę woziłem sobie pasażerów, to był ten moment, kiedy Targoidzi zaatakowali. A no właśnie. Kolejny element, skoro mówimy tutaj o Elite Dangerous. No obcy. Obcy też się w grze pojawili, powiedzmy, relatywnie niedawno. Oczywiście już o obcych wiemy od jakiegoś czasu, no ale jest to, powiedzmy, relatywnie nowy element w tej gierce. No i też on jakoś się tak rozwija powoli i w zasadzie jedyne co robimy to: ej, tu masz obcych, jest kilka wariantów, zabij obcego. I co? I nic. Tak naprawdę Targoidzi są strasznie też trudni w ogóle do zabicia, nawet w dwie osoby, co da się zrobić, ale są bardzo trudni. A kasa za nich jest relatywnie marna. Tak naprawdę, powiedzmy, jeżeli uda nam się utłuc tego Targoida, jeżeli mamy jakieś super umiejętności, tak jak ja w takich walkach, no to powiedzmy, okej, utłuczemy tego Targoida i co? No, zdobędziemy 2 miliony i prawdopodobnie 1,5 miliona to w ogóle będzie tylko coś, co musimy poświęcić na naprawę naszego statku, bo Targoid tak nas mocno zniszczy. Jest to oczywiście możliwe, by nawet słabszymi statkami rozwalić Targoidów, wszyscy widzieliśmy te opisy, ale ja tutaj mówię o bardziej takim casualowym podejściu do Elite Dangerous. Z kolei właśnie, mam też wrażenie, że kolejna sprawa tutaj jest bardzo nierówna. Poziom trudności. Są momenty, gdzie po prostu ten poziom trudności jest super niski, szczególnie dla ludzi, którzy już gdzieś są w tym endgame'ie, tak jak ja. Ja sobie biorę swoją korwetę, idę na jakikolwiek conflict zone i idę w tej chwili na, nie wiem, jakikolwiek resource extraction site i zaczynam walczyć z ludźmi. I ta walka jest dla mnie niesamowicie prosta. Nawet jeżeli jest jakiś, powiedzmy, statek pokroju elite, to załatwienie go nie robi mi większych problemów, by być kompletnie szczerym. Tak po prostu robię sobie piu piu lasers i gościu sobie ginie. Super, zajebiście. Z kolei Targoidowie są tak ciężcy do zabicia, że dostaniemy za nich mało kasy, a większość tej kasy wydajemy na naprawę naszego statku. Generalnie nie mam na przykład nic przeciwko temu, by Targoidzi byli bardzo ciężkim typem przeciwnika. Super, ja właśnie czegoś takiego oczekuję po Elite Dangerous. Ale jaka jest przyjemność walczyć z bardzo ciężkim przeciwnikiem, gdzie większość kasy, którą zdobywamy z tego przeciwnika, tak naprawdę wydajemy na naprawę statku. To pora zwiększyć wypłatę tak naprawdę za tych Targoidów, tak? Jeżeli to by było robione w ten sposób, że nam się to opłaca, ja bym walczył sporo częściej z Targoidami. Tymczasem kompletnie mi się to nie opłaca tak naprawdę. Więcej kasy zdobędę po prostu napierdzielając zwykłe statki niż rozwalając jednego Targoida. Tak naprawdę ostatnio z moim przyjacielem Kajkerotem polataliśmy sobie pozabijać Targoidów tylko i wyłącznie dla wyzwania. Ale szybko stwierdziliśmy, wiesz co, kurczę no, więcej kasy wydaje na naprawę statku tak naprawdę i niż na cokolwiek. I z tą walką schodzi nam się bardzo, bardzo długo. No i co? No i nic, no. Tak naprawdę nie jesteśmy w żaden sposób nagradzani. Tak samo był kolejny element, który bardzo mnie zawiódł. Pamiętam, jaki był szok, kiedy twórcy wprowadzili tak zwane Capital Ships. Niesamowita animacja, jak ten wielki statek wbija na pole bitwy. No i fajnie wyglądają te lasery, którymi te statki jakby napierniczają przeciwników, a jak już są w ogóle dwa Capital Ships, to już jest niezła wojna. Ale ostatnio polazłem sobie na taką wojnę, pojawił się Capital Ship, rozwaliłem mu parę elementów, nawet mój statek nie dostał po tarczach za bardzo, nawet od przeciwników, statek sobie uciekł i dostałem 100 tysięcy.
taki przeciwnik mógłby być niesamowicie interesujący. To mógłby być drugi Targoid, tylko taki ludzki Targoid, tak? Tymczasem te statki są mocno słabe, bo nawet nie potrafię ująć tego po prostu inaczej. No, brak mi nawet trochę słów. Są po prostu te statki do dupy, krótko mówiąc, szczerze całkiem. Więc Elite Dangerous potrzebuje sporo patchy i potrzebuje sporo elementów, które po prostu trzeba poprawić w tej gierce. To będzie jedna z tego typu gier, gdzie po prostu usiądziecie na naprawdę bardzo dużo godzin, na bardzo dużo czasu. W Elite Dangerous naprawdę można siadać po prostu i robić whatever, tak? Co nam się w grze tak naprawdę podoba. Jest masa rzeczy do roboty, ale tak naprawdę jak już zaczynacie więcej grać w tą elitkę, są takie momenty, gdzie po prostu macie tej gry dość. I szczerze mówiąc, bym ja elitki nie miał dość i żeby mi się ta gra kompletnie nie znudziła, właśnie muszę od tej gierki na razie przynajmniej trochę odejść, dopóki nie pojawi się jakiś nowy patch, pograć sobie w gierki typu Destiny, pograć sobie w gierki typu Forza, typu Hitman, typu whatever, co nie jest praktycznie Elite Dangerous. I po jakimś czasie prawdopodobnie do tej gry wrócę. Ale na jakiś czas muszę sobie zrobić przerwę, aby ta gierka była dla mnie nadal interesująca. Nadal bardzo kocham Elite Dangerous. Jednak jest to dla mnie już ten etap, gdzie zauważam coraz więcej wad tej gry, a niestety tych zalet jest już na razie przynajmniej troszeczkę coraz to mniej. Dobrą też recenzję zrobił kiedyś Yamix, tak naprawdę. Już nie pamiętam dokładnie, jak ta jego recenzja biegła, ale też coś w tym stylu, że no Elite ma sporo kiepskich elementów, ale generalnie jest to gra, którą i tak kocham. I u mnie jest mniej więcej tak samo. Jest to gra, która ma dla mnie sporo wad i szczególnie teraz te wady już mocno widzę, ale i tak nadal uwielbiam Elite Dangerous. Tylko tyle, że po prostu czasami trzeba od tej gierki odpocząć, szczególnie już po tak długim czasie. Więc myślę, że to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku a propos Elite Dangerous. Czekamy z niecierpliwością na nowe patche, które mają się pojawić w tym tytule. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka i na razie trzymajcie się, cześć!